Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o bardzo ważnej kwestii, jaką jest dwuetapowe oczyszczanie twarzy. Podobny film już powstał na początku istnienia mojego kanału, ponieważ jest to taki filar pielęgnacji, że bardzo chciałam już na samym początku o nim powiedzieć. Jednak miałam z tyłu głowy myśl, że na pewno zrobimy jeszcze jeden taki odcinek, żeby wszystko dokładnie sobie opowiedzieć. Chciałam również rozpocząć taki cykl na temat pielęgnacji krok po kroku i właśnie to systematycznie realizuję. Powiedziałyśmy już sobie bardzo dokładnie na temat tego, jak powinien wyglądać demakijaż, a ponieważ preparaty przeznaczone do demakijażu, jak micele, mleczka, olejki, to są kosmetyki tak naprawdę bardzo zróżnicowane, stosujemy je troszeczkę w inny sposób, z niektórymi z nich wiążą się pewnego rodzaju mity czy kontrowersje, dlatego każdy z tych kosmetyków chciałam omówić osobno. I wszystkie filmy z tej serii pielęgnacji krok po kroku znajdziecie w osobnej playliście, więc tutaj u góry macie odnośnik, jeżeli nie widziałyście którejś z tych filmów lub chcecie do nich wrócić, to zapraszam bardzo serdecznie, ponieważ jest to naprawdę niesamowicie ważne, by cerę dokładnie oczyszczać. Dlaczego? Jeżeli ta skóra nie jest odpowiednio oczyszczona, po pierwsze jest zdecydowanie większy problem z zaskórnikami, z wągrami, ponieważ resztki kosmetyków, nieważne czy to kolorowych, czy pielęgnacyjnych, zalegają w porach i właśnie pod wpływem utleniania powstają te takie ciemne niedoskonałości. Ale również tego typu pozostające resztki kosmetyków na naszej twarzy mogą sprzyjać aknegenności. Mogą sprzyjać temu, że będzie powstawał stan zapalny, a więc będą powstawały zmiany trądzikowe, czasem w formie kaszki, czasami aż na takiej bardziej zapalnej podstawie. Wszystko tutaj zależy tak naprawdę od preferencji i typu naszej cery. I tak naprawdę, jeżeli chcemy o tę skórę zadbać kompleksowo, czyli raz, żeby nie pojawiały się niedoskonałości, a dwa, chcemy osiągać jak najlepsze rezultaty pielęgnacji, to w tym momencie również pielęgnacja jest ważna, ponieważ kiedy my oczyszczamy tą skórę dokładnie, w tym momencie ona ma możliwość przyswajać te wszystkie związki, które my na nią nakładamy wraz z kremami, serami, olejami. Dlatego prawidłowa pielęgnacja, skuteczna pielęgnacja to nie tylko nakładanie odpowiednio dobranego preparatu pielęgnacyjnego, ale również właśnie to odpowiednie, dogłębne, ale niezbyt mocne oczyszczanie, takie, które nie naruszy naszej bariery hydrolipidowej. By doszło do takiego prawidłowego oczyszczenia skóry, a większość z nas nosi makijaż, ważne jest, by było to oczyszczanie dwuetapowe i właśnie jeżeli chodzi o samą kwestię demakijażu, no to odsyłam do tych wcześniejszych filmów. A dzisiaj zajmiemy się tym drugim etapem pielęgnacji oczyszczania, czyli właśnie oczyszczaniem dogłębnym. Jak to zrobić, żeby oczyścić te pory dogłębnie? Po pierwsze, bardzo istotne jest, że takie oczyszczanie powinno być wykonywane zarówno rano, jak i wieczorem. O ile kwestia tego wieczornego oczyszczania jest bardzo prosta dla zrozumienia i taka intuicyjna, ponieważ miałyśmy makijaż, ponieważ w ciągu dnia nasza twarz miała styczność tak naprawdę ze wszystkimi zanieczyszczeniami, które są w powietrzu, ale również tak naprawdę my podczas dnia zwłaszcza obserwujemy, że ta nasza cera pracuje. Czasami się poci, czasami się przetłuści i trzeba to po prostu z twarzy usunąć. Natomiast w nocy nasza skóra również pracuje, także się poci, także produkuje sebum, zwłaszcza na przykład jeżeli mamy jakiś intensywny koszmar i wtedy jeszcze ta cera może przez to bardziej pracować, a ponadto w ciągu nocy skóra ma cały czas kontakt z bakteriami znajdującymi się w pościeli. Czy jeżeli, podobnie jak ja, nie śpicie samodzielnie, a to partner, a to dziecko, a to gromadka kotków lub innych zwierzaków, to wszystko są dodatkowe czynniki stwarzające ryzyko przenoszenia różnego rodzaju bakterii na naszą twarz. I dlatego jest to bardzo istotne, że rankiem także powinno się tę skórę dokładnie oczyszczać, zwłaszcza, że rankiem nakładamy czy to kosmetyki pielęgnacyjne i chcemy chronić tę skórę przed
wiatrem, mrozem, a więc to jest bardzo istotne, żeby takie na przykład kremy dobrze chroniły tę skórę, dobrze się z nią związały, dobrze z nią współgrały, nie spływały, nie niszczyły nam makijażu. No i co bardzo dla mnie osobiście istotne, jeżeli stosujemy filtry o faktorze SPF 50, jeżeli stosujecie chemiczne filtry, to jest to bardzo istotne, by one mogły wniknąć głęboko w skórę. I dlatego jest to tak istotne, żeby ta skóra była dobrze oczyszczona i dobrze mogła te związki przyswoić. A więc nie ma bata, oczyszczanie rano i wieczorem jest bardzo istotne. Natomiast czasem sytuacja wygląda tak, że niektóre osoby twierdzą, jakoby rano po przebudzeniu ta cera wygląda lepiej niż po oczyszczeniu. I w tym momencie to jest bardzo istotne, żebyście znalazły odpowiedni kosmetyk myjący dla siebie. Jeżeli po jakimś kosmetyku, żelu, piance, nieistotne, jeżeli po kosmetyku do oczyszczania dogłębnego czujecie ściągnięcie, dyskomfort, że coś tej cerze brakuje, to znaczy, że ten kosmetyk jest dla Was zbyt mocny, doszło do naruszenia bariery hydrolipidowej i stąd ta skóra nam sygnalizuje, że coś jest nie tak. I nałożenie tutaj kremu nie niweluje niestety tego problemu, bo chociaż będzie uczucie, okej, nawilżyłyśmy tę skórę, ściągnięcie zniknęło, jest w porządku, to jest to tylko efekt chwilowy i złudny. Pamiętajcie, że kosmetyki mają wzmacniać naturalne procesy, które zachodzą w naszej skórze. Mają być dla niej podporą, wsparciem, ale nie będą działały zamiennie dla tych struktur, które my na twarzy powinnyśmy mieć. Dlatego barierę hydrolipidową można wzmacniać, ale my jej nie zastąpimy. Nawet jeżeli zastosujemy coś, co mocniej chroni tą skórę przed ucieczką wody z naskórka. Na przykład mocniej działa wazelina niż nasza bariera hydrolipidowa, jak najbardziej. Ale niestety, jeżeli my naruszymy już tę barierę hydrolipidową, to już wtedy jest dla naszej skóry sygnał, że ona powinna się bronić. Dlatego nałożenie później tej wazeliny, nawet takiej wazeliny, czy w ogóle jakiegokolwiek kremu, nie jest dla tej skóry odpowiednie. I tak nie zahamuje tych procesów, które już w naszej skórze ruszyły. A jakie te procesy mogą ruszyć? No tutaj to zależy od typu waszej skóry. Jeżeli macie skórę suchą, to jest to skóra, która już nie produkuje odpowiednich ilości bariery hydrolipidowej, więc niestety w tym momencie ta skóra będzie czuła, że potrzebuje wytworzyć na nowo tę barierę, która została naruszona, ale nie będzie w stanie. Stąd nie będzie odpowiednio chroniona przed wpływem czynników zewnętrznych, przed wiatrem, przed mrozem. I w tym momencie ta cera pod wpływem takich właśnie różnych sytuacji, której będą doświadczać w ciągu dnia, mogą prowadzić do wzrostu zaczerwienienia cery, a to już jest prosta droga do pękania naczynek. Natomiast jeżeli macie cerę tłustą lub macie cerę normalną, która nie ma problemu z produkcją bariery hydrolipidowej, to bardzo łatwo te procesy jest nasilić i spowodować, że ta skóra będzie produkowała jeszcze więcej tego sebum, jeszcze więcej, a to dlatego, że wydzielanie sebum jest taką najprostszym mechanizmem obronnym dla naszej skóry. Jeżeli cokolwiek tej cerze nie pasuje, pierwsze, co ona tak na szybko może zrobić, to właśnie aktywizować pracę gruczołów wojowych. Więc takie zbyt mocne oczyszczanie może paradoksalnie nasilać łojotok. Jak więc oczyszczać tę skórę dokładnie? Przede wszystkim jest to bardzo istotne, by znaleźć odpowiedni kosmetyk oczyszczający, który będzie odpowiadał naszej skórze. W przeciwieństwie do kosmetyków do demakijażu, w przypadku kosmetyków tych do oczyszczania dogłębnego, zasada działania jest prosta. Trzeba po prostu skórę masować. Dlaczego? Ponieważ pod wpływem masażu wytwarza się troszeczkę ciepła. Niewiele, nie na tyle, żeby spowodować na przykład pękanie naczyń krwionośnych, ale to tarcie jest na tyle już pomocne w pielęgnacji, że dochodzi do otwarcia porów i wtedy, dalej wykonując ten masaż, substancje myjące zawarte w tych kosmetykach mają szansę wyciągnąć to, co tam głęboko w porach zalega. Dlatego to jest tak istotne, że oczyszczając twarz rano, wieczorem, ten masaż jest niezbędny. Gdybyśmy na przykład rano chciały tylko przetrzeć twarz tonikiem, który w ogóle nie służy do oczyszczania skóry, bardzo często nawet nie zawiera substancji myjących, albo o zgrozo samym płynem micelarnym, to tutaj w tym momencie dochodzi do sytuacji, kiedy my będziemy miały tylko oczyszczoną skórę powierzchownie. Tylko to powierzchownie, co na tej skórze się znajdowało. Nie będzie tego etapu oczyszczenia skóry dogłębnego, a to jest najbardziej istotne, zwłaszcza jeżeli macie problem z niedoskonałościami skóry, ale w przypadku skóry suchej
Jest to także bardzo istotne, by ta skóra mogła właśnie przyswajać związki aktywne z później nakładanych kosmetyków. Dlatego, niezależnie od tego, jaki preparat wybierzecie, masujecie skórę. I tak, jeżeli chodzi o takie najsilniejsze kosmetyki myjące, czyli takie, które w ogóle mają nie zostawić żadnej tłustej warstwy na twarzy, to w pierwszej kolejności zazwyczaj najsilniejsze są żele, delikatniejsze są pianki. Jeżeli interesuje Was mycie twarzy glinką, o którym mówiłam Wam już kiedyś, zerknijcie serdecznie do odnośnika na górze, jeżeli nie słyszałyście o metodzie mycia twarzy glinką, to glinkę bym umiejscowiła właśnie gdzieś pomiędzy żelem a pianką. Delikatniejszym kosmetykiem jest emulsja lub mus, chociaż tutaj jeżeli chodzi o musy, to widzę, że wiele zależy od tego, jak producent nazwie ten kosmetyk, bo mus laku, ja bym powiedziała, że to jest coś takiego bardzo mocno przypominającego mydło w kostce, więc umiejscowiłabym to gdzieś na początku tej listy, gdzieś w okolicach żeli, natomiast do mydeł jeszcze za chwilę wrócimy. Emulsje lub musy, właśnie takie bardziej w typie emulsji, są o tyle ciekawymi kosmetykami, że one powinny być tak delikatne jak mleczka, ale jednocześnie nie zostawiać tłustej warstwy, podobnie jak żel czy pianka. Stąd też emulsje są całkiem ciekawym wyborem, zwłaszcza na początku przygody z pielęgnacją i nie wiemy tak naprawdę, jaki kosmetyk wybrać. Wiem, że wiele osób ze względu na tę ich mleczną konsystencję obawia się komedogenności, jednak te emulsje nie zostawiają tłustej warstwy, dają się całkowicie ładnie spłukać z twarzy, stąd też warto na przykład się nimi zainteresować, bądź jeżeli ich się obawiacie, to pianki. Z uwagi na to, że zawsze zwracam uwagę na to, żeby nie oczyszczać tej skóry za mocno, uważam, że właśnie pianki, emulsje, czyli właśnie te kosmetyki jakby ze środka tej naszej osi, są bardzo ciekawymi takimi wyjściowymi kosmetykami i w stosunku do tego, kiedy my ich używamy, można łatwo się odnieść, czy ta skóra wymaga mocniejszego oczyszczania, czy może jednak delikatniejszego. A najdelikatniejszym kosmetykiem do oczyszczania jest mleczko kosmetyczne. I mleczko kosmetyczne to dość wyjątkowy kosmetyk, ponieważ możemy go zastosować zarówno do demakijażu, jak i oczyszczania dogłębnego. I jest całkowicie osobny film poświęcony mleczkom kosmetycznym. Dlatego bardzo serdecznie zachęcam do zapoznania się z nim, zwłaszcza jeżeli te mleczka mocniej Was interesują. Ja osobiście w mleczkach jestem zakochana i nie wyobrażam sobie bez nich swojej pielęgnacji. No właśnie, ale teraz na chwilkę wróćmy do tych mydeł. Dlaczego ich na tej liście nie umieściłam? Osobiście uważam, że mydła są to bardzo kontrowersyjne kosmetyki i ciężko jest wytworzyć mydło, zwłaszcza o naturalnym składzie, które będzie miało fizjologiczne pH. O kwestii pH my sobie jeszcze dokładnie będziemy mówić i obiecuję, że do kwestii mydeł jeszcze sobie wrócimy. Zrobimy sobie taki pełny film na ich temat, ale tak pokrótce chciałam powiedzieć, że ja przed nimi przestrzegam, ponieważ to jest bardzo istotne, by nie zaburzać naszego fizjologicznego pH, by pozwolić żyć prawidłowemu mikrobiomowi na naszej cerze, a dwa, prawidłowe pH wspomaga na przykład syntezę ceramidów na skórka, więc bardzo to jest istotne, by kosmetyki przez nas wybierane miały to fizjologiczne pH. I jeżeli chodzi o takie płynne konsystencje, bardzo łatwo jest to fizjologiczne pH osiągnąć. Można zastosować właśnie jakieś substancje w tych kosmetykach, które działają troszeczkę tak regulująco na pH, obniżająco. I najczęściej wykorzystywanymi są na przykład kwas fitowy, kwas cytrynowy czy kwas mlekowy. I kwas mlekowy uważam, że jest najlepszym wyborem, ponieważ w naszym pocie znajduje się kwas mlekowy, a więc nasza skóra po prostu zna te substancje i jak najbardziej dobrze sobie z nią współpracuje. Do mydeł jeszcze wrócimy, ale jeżeli już w tym momencie Was ten temat interesuje, dlaczego ja tak bardzo mydła odradzam, to pełny wpis znajdziecie na blogu, link będziecie miały poniżej. W temacie oczyszczania skóry chciałabym jeszcze wrócić do dwóch bardzo często popełnianych błędów. Pierwszym z nich jest nieprawidłowa kolejność stosowanych kosmetyków myjących, czyli najpierw stosujemy żel, do demakijażu, a później płyn micelarny. Jest to zła kolejność z tej uwagi na to, że żel w tym momencie nie ma możliwości oczyszczenia nam dogłębnie porów. W tym momencie stworzy nam się na twarzy taka zawiesina z kosmetykami kolorowymi, która owszem pomoże nam usunąć te kosmetyki kolorowe, ale blokuje oczyszczenie dogłębne porów, a płyn micelarny porów nie oczyści, ponieważ on nie ma takich możliwości, z jego pomocą nie masujemy twarzy, tylko
przecieramy powierzchnię skóry. Czy można więc dwa razy zastosować żel do mycia twarzy? Obawiam się, że to już może być zbyt wiele dla naszej skóry i właśnie może dojść do tego naruszenia bariery hydrolipidowej. Dlatego jeżeli chcecie oczyszczać dwa razy twarz jednym kosmetykiem, zróbcie to przy pomocy mleczka. Jeżeli natomiast lubicie żele, najpierw demakijaż innym kosmetykiem, przeznaczonym typowo do demakijażu, taki, który nie naruszy bariery hydrolipidowej, nawet bardzo długo zatrzymując go na twarzy, w tym celu, by usunąć wszystko to, co jest na powierzchni skóry, a kiedy już ta skóra jest całkowicie odsłonięta, przechodzimy do oczyszczania dogłębnego porów. Drugi często popełniany błąd to nadmierne złuszczanie naskórka i o złuszczaniu naskórka również będziemy sobie jeszcze dokładnie mówić. Natomiast tutaj chodzi o nadużywanie kwasów, a także permanentne stosowanie jakichś gadżetów do oczyszczania typu ściereczki, gąbeczki, szczoteczki. Na temat ściereczek, gąbeczek i takich akcesoriów do oczyszczania mówiłam Wam już, jest osobny film. Jeżeli jeszcze mam możliwość, to umieszczę tutaj odnośnik na górze, jeżeli się nie pojawi, bo przekroczyłam limit, to na dole w opisie tego filmu będziecie miały odnośnik i tam serdecznie zachęcam i tam wszystko jest opowiedziane w temacie jeszcze tego nadużywania kwasów i nadmiernego złuszczania. Link do wpisu na blogu będziecie mieć bardzo obszernie tam wszystko opisane, link jest poniżej, natomiast również na ten temat film powstanie, ale dajcie mi troszeczkę czasu, wszystko się pojawi w odpowiedniej kolejności. Mam nadzieję, że udało mi się tutaj zawrzeć wszystkie niezbędne informacje dotyczące oczyszczania dogłębnego skóry i mam nadzieję, że również Wy po zmianie kosmetyków, sposobu mycia twarzy w końcu zaczniecie zauważać lepsze rezultaty pielęgnacji. Jeżeli jesteście z tych osób, które preferują formę czytaną, również poniżej dam Wam wpis na blogu, gdzie będziecie mogły sobie wracać właśnie do wpisu, który jest bardzo podobnie wykonany i tam zahacza dokładnie o te same aspekty, więc bardzo serdecznie tam Was też odsyłam, jeżeli będziecie chciały sobie jeszcze coś poczytać. I to na tyle dzisiaj. Jeżeli film Wam się podobał, będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie łapkę w górę i subskrypcję. W ten sposób film zostanie zaproponowany szerszemu gronu odbiorców i ta naturalna pielęgnacja, informacje o niej i o tej prawidłowej pielęgnacji, bo dzisiaj głównie skupiałyśmy się na takich prawidłowych etapach, bez wnikania w kosmetyki naturalne, no to w ten sposób być może gdzieś więcej osób zainteresuje się, jak tą skórę prawidłowo oczyszczać i tak naprawdę pielęgnować. Trzymajcie się ciepło. Cześć!